Tomasz Niecik był gwiazdą obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Augustowie. Impreza, w której wzięło udział ponad 300 osób, odbyła się dziś w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Roman Krzyżopolski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, zaprosił podopiecznych placówek z całego regionu. Były wspólne gry i zabawy oraz słodki poczęstunek. Głównym punktem programu był charytatywny występ Tomasza Niecikowskiego, popularnego wykonawcy disco polo, który zabłysnął przebojem 4-18. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który przypadał wczoraj w niedzielę, a na dzisiejszy dzień wyznaczyliśmy sobie świętowanie. Jak to moje dzieci mówią, to nasze święto. Chcemy zjednoczyć wszystkich z środowisk niepełnosprawnych, ale nie tylko z Augustowa. Mamy Białystok, mamy Grajewo, mamy Suwałki, więc mamy najmniejsze dzieciaczki z przedszkola integracyjnego w Augustowie, więc chcemy te środowiska dzisiaj pokazać i zaprezentować.